Po 120 latach prysły kordony, nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały. Piąte doczekało. Tak atmosferę listopada 1918 roku opisał premier Jędrzej Moraczewski. Choć datą odzyskania faktycznej niepodległości przez Królestwo Polskie jest 11 listopada, formalnie niepodległość Królestwa została ogłoszona już 7 października 1918 roku. Wielka godzina, na którą czekał z upragnieniem naród polski, już wybiła. W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna. Tak w specjalnym dodatku Monitora Polskiego zwracała się do narodu Rada Regencyjna, która rok wcześniej, 12 września, przejęła najwyższą władzę państwową w Królestwie Polskim. Zapowiedź odzyskania niepodległości Rada deklarowała w oparciu o program pokojowy prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona. Dla Polski najważniejszy okazał się punkt 13, mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkanych w większości przez ludność polską. W nocy z 31 października na 1 listopada we Lwowie rozpoczął się trwający 8 miesięcy konflikt między odrodzoną Rzeczpospolitą a dążącymi do niepodległości Ukraińcami. W ciągu kilku dni oddziały ukraińskie opanowały miasto. Walki o Lwów trwały 3 tygodnie. Odradzająca się po latach zaborów Polska nie miała w zasadzie żadnych oddziałów. Kochany tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę tyle siły, by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam dość siły, bo brakuje ciągle ludzi dla wyswobodzenia Lwowa. Napisał 14-letni obrońca miasta Jurek Biczan. Pod polskie sztandary zgłosiło się około 1000 uczniów szkół średnich, których udział w walkach przeszedł do legendy narodowej jako czyn Orląt Woskich. 22 listopada 1918 roku Ukraińcy opuścili Lwów. 11 listopada 1918 roku w Compiègne państwa Antanty podpisały z Niemcami traktat o zawieszeniu broni. Zakończyła się pierwsza wojna światowa. Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się bronią, zresztą dają się rozbrajać nie tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych. Tak 11 listopada na ulicach Warszawy opisała w swoim pamiętniku księżna Maria Lubomirska. Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem twórcy Legionów Polskich, Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej zwolniony z więzienia w Magdeburgu przybył specjalnym pociągiem z Berlina. Na dworcu głównym w Warszawie powitał go w imieniu Rady Regencyjnej książę Zdzisław Lubomirski. Po pertraktacjach z Centralną Radą Żołnierską w ciągu 7 dni ewakuowano z Królestwa Polskiego około 55 tysięcy żołnierzy niemieckich. 12 listopada 1918 roku Józef Piłsudski otrzymał misję utworzenia rządu. Decyzję podjął w ciągu 2 dni, podając w swoim dekrecie. Zdecydowałem się zamianować prezydentem gabinetu pana posła Ignacego Daszyńskiego, którego długoletnia praca patriotyczna i społeczna daje mi gwarancję, że zdoła w zgodnej współpracy z wszystkimi żywiołami przyczynić się do odbudowy dźwigającej się z gruzów ojczyzny. Niestety, wobec nieudanych negocjacji z przedstawicielami Narodowej Demokracji Daszyński ustąpił. Na jego miejsce Piłsudski powołał Jędrzeja Moraczewskiego i powierzył mu kierownictwo rządu. 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał depeszę notyfikującą powstanie niepodległego państwa polskiego. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Po 6 dniach na mocy dekretu podpisanego przez prezydenta ministrów Jędrzeja Moraczewskiego Piłsudski objął najwyższą władzę w państwie jako tymczasowy naczelnik państwa. Nazwa urzędu nawiązywała do funkcji, jaką w 1794 roku objął Tadeusz Kościuszko, najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. 28 listopada rząd ogłosił zasady ordynacji wyborczej opierającej się na powszechnym, równym, tajnym, bezpośrednim i proporcjonalnym prawie wyborczym. Rozpisane zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego. Dekret wyznaczał termin na 26 stycznia 1919 roku i dzielił terytorium Polski na 70 okręgów, w których miano wybrać 524 posłów. Odrodzone państwo polskie było jednym z pierwszych w Europie, które zapewniło prawa wyborcze kobietom, wyprzedzając pod tym względem Francję czy Wielką Brytanię.
Żaden zryw narodowy w dziejach naszego kraju nie był tak dobrze przygotowany jak powstanie wielkopolskie. Zapewne dlatego zakończyło się sukcesem. Katalizatorem powstania stała się wizyta Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Z okien hotelu Bazar wygłosił płomienne przemówienie, które zakończył słowami: „Niech żyje zjednoczona, wolna Wielka Polska z własnym wybrzeżem morskim”. 27 grudnia 1918 roku doszło do zamieszek i padły pierwsze strzały. Powstańcy zdołali utrzymać swe pozycje do czasu, gdy z odsieczą, choć niemilitarną, pospieszyła Antanta. Jesienią 1918 roku na mapę świata powracała rodząca się w bólach I wojny światowej Polska. Nikt nie wiedział jeszcze, jaki będzie ostateczny kształt powstającego państwa i jak przebiegać będą jego granice. Miała o tym zadecydować wojna z niemal wszystkimi sąsiadami. O trudnych ścieżkach do wolności i ludziach, którzy dzień po dniu o nią walczyli, w kalendarium na stulecie niepodległości, już od stycznia na antenie telewizji Rzeszów i Polskiego Radia Rzeszów.